Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu Salsy Online i zgodnie z obietnicą, zgodnie z Waszą prośbą chciałbym dzisiaj omówić ten kroczek, który mogliście zobaczyć na poprzednim filmiku, na końcu choreografii. No i co, przystępujemy od razu do działania, poproszę moją partnerkę Kingę. Przywitaj się z publicznością. Cześć. Zaczynamy sobie krokiem podstawowym i raz, dwa, trzy. 5, 6, 7 i lecimy check. Raz, dwa i teraz na 3 mamy małą zmianę. Szczególnie tutaj panowie, lewa noga nie dostawiamy, tylko idziemy do przodu i zachodzimy partnerkę. 3. O, powtórzmy to jeszcze raz, czyli mamy check i raz, dwa, 3 i tutaj lądujemy, ok? I teraz tak, żeby dojść do tego momentu, to przede wszystkim, tak jak mówię, lewa noga do przodu i w tym czasie na 3 podnosimy, zobaczcie, raz, dwa, 3. Na 3 podnosimy lewą rękę i obracamy nadgarstek z takiego na taki, żebyście mogli zobaczyć swoje paznokcie. Czyli raz, dwa, 3. W ten sposób. I tak naprawdę w ten sposób zaczynamy ten cały krok. Czyli i raz, dwa, 3. I teraz lecimy sobie 3 razy kubanę. Kubana to jest kroczek, który też przerabialiśmy w bloku początkującym. Możecie sobie go znaleźć jakoś tam lekcja, czwarta, piąta. I tańczymy 3 razy kubanę. Panowie od nogi prawej, a partnerki od nogi lewej. I 5, 6, 7. Raz, dwa, 3, 5, 6, 7. I w tym miejscu na razie sobie kończymy. Czyli jeszcze raz. Mamy wejście do tego kroku od czeku. Raz, dwa, zostaje tak samo. I na 3 zachodzimy partnerkę ze zmianą nadgarstka 3. O. 3 razy kubana. Panowie prawa noga, partnerki lewa noga. I 5, 6, 7. Raz, dwa, 3, 5, 6, 7. Ok? I teraz tak. Zwróćcie uwagę na ręce, że tutaj na 3 podnosimy tą rękę do góry. Raz, dwa, 3 jest ręka do góry, lewa ręka partnera uniesiona do góry. Tak? I teraz jak zaczynamy tańczyć kubanę, to ta lewa ręka partnera schodzi tak jakby do poziomu barku partnera. Czyli stąd, tutaj. I dopiero zaczynamy tańczyć kubanę. Pam, pam, hop. Pam, pam, hop. Pam, pam, hop. Ok? I teraz na 7, na koniec tutaj tego, na koniec tej ostatniej kubany podnosimy lewą rękę znowu do góry. To będzie sygnalizować wyjście z tego kroku. Czyli jeszcze raz, całość. I raz, dwa, 3. 5, 6, 7, raz, dwa, 3, 5, 6, 7. Lewa ręka u góry i teraz panowie, wasza lewa noga idzie do tyłu, a lewa ręka do przodu. I pam, 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 hop. I to jest całość. Spróbujemy troszeczkę płynniej wam to pokazać. Czyli krążek podstawowy na start. Raz, dwa, 3, 5, 6, check. Raz, dwa, 3. 5, 6, 7, raz, 2, 3, 5, 6, 7, raz, 2, 3, 5, 6, 7. I tak mniej więcej ta figurka wygląda. Co? W zasadzie tutaj nie ma co za dużo też owijać bawełnę. Oglądajcie, trenujcie, spróbujcie to sobie odwzorować w warunkach domowych i życzymy wam udanej zabawy. Jeżeli coś nie powiedziałem, coś chcielibyście wiedzieć więcej, być może o czymś zapomniałem, piszcie w komentarzach poniżej. Oczywiście możecie dać subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco, a my postaramy się wrzucać kolejne odcinki, oczywiście w miarę możliwości. Trzymajcie się, cześć!